dzisiejszym odcinku z Brookhaven spędziliśmy cały dzień jako policja. Przyszliśmy na szkolenie policyjne, a na samym końcu nawet udało nam się złapać słynnego złoczyńcę. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jak się to wszystko potoczyło, to oglądajcie film do końca i zostawcie łapeczkę w górę. A kolejny super dzień. Już nie mogę się, słuchajcie, doczekać kolejnego super dnia na Brookhaven. Ogólnie przydałoby nam się znaleźć nową jakąś pracę, bo w sumie to jestem totalnie biedny, nie mam żadnych pieniędzy, mam zero robux. I mieszkamy teraz jeszcze w jakiejś melinie cały czas, w jakimś hotelu, motelu. Więc przydałoby się znaleźć w końcu jakąś pracę, więc może sprawdźcie sobie w tle. O, czekajcie, co? Komendant dzwoni. O, czekajcie, dobra, odbieramy. Halo, halo? Witam, witam, serdecznie. A witam komendanta policji, co się dzieje? Mam do ciebie prośbę i w sumie tyle zapytanie. Najpierw jedno pytanie, czy jesteś dobrym obywatelem? No oczywiście, że jestem dobrym obywatelem. Ja bym nie był dobrym obywatelem? No jeżeli jesteś dobrym obywatelem, czy chciałbyś wykonać dla mnie dwa zadania, bo mamy, kurczę, bardzo mało osób w policji i potrzebujemy, żeby ktoś wykonał dwa wielkie zadania. No jasne, właśnie tak my szukałem pracy właśnie, a będziesz, ile będziesz płacić mi właśnie za te zlecenia? Za każde zlecenie zapłacę ci 100 robuxów. O kurde, dobra, ej, to jest właśnie, widzę, to czego potrzebujemy, to jest właśnie to, dobra, bierzemy. Ale to tak. Spokojnie, spokojnie. Będziesz musiał wykonać najpierw szkolenie. Więc pierwsze szkolenie zaczyna się za minutę. Masz minutę, żeby dojechać do policji. Co? Dobra. No to słuchajcie, musimy szybko wbiec za policję. Dobra, biegniemy szybko. Policja jest szybciej daleko, ale co? Minutę na dobiegnięcie? To jest jakiś żart w ogóle. Czemu tak mało czasu nam dał? Musimy szybko dobiec. Dobra, biegniemy. Słuchajcie, jesteśmy już przy fontannie. Już jesteśmy. O, widzę go. Siedzi komendant policji. Dobra. Lecimy do niego. Szybko. Bo minie minuta nam zaraz i nie zdążymy. Dobra. Jesteśmy. O, dobra, jestem komendancie. Ale ogólnie jest za wolno, więc wiesz co? Jak? Robisz jedno kółko przez całą komendę. Co? Jakie jedno kółko przez całą? Gdzie? Rób szkolenie! Już biegam, dobra, już biegnę, już nie krzycz tam, no, Jezu, dobra, robimy to kółeczko, no, już robimy dwa nawet, dobra. Już. Dobra, wystarczy. Okej, zaczniemy, że szkolenie, tak naprawdę masz trzy etapy szkolenia. Jeżeli przejdziesz to szkolenie, dopiero wtedy porozmawiamy w ogóle o tych zadaniach. Dobrze, ale jakie są te zadania? Pierwsze zadanie jest takie, że musisz biec na górę Brookhaven i wrócić na komisariat. Masz 5 minut. Co? Dlaczego mam tak mało czasu? Raz, dwa, trzy. Dobra, widzę, lecimy na tą górę. Dobra, to jest ta wielka góra, naprawdę mam na sam szczyt jej wejść. Nie, to szkolenie jest jakieś posrane. Tam, nie wiem, komendant sobie wymyślił naprawdę jakaś dobra. Słuchajcie, nie ma co, po prostu idziemy na tę górę, to będzie zajmie nam wieki, ale damy radę, kiedyś tam dobiegniemy. Nie no, na górę, weź mi kazał, ja nie bierzę na górę, na jakąś górę, no. Po prostu na wielką górę miałem wejść, na najwyższą górę, oczywiście nie na najmniejszą, na najwyższą górę w Brookhaven kazał mi wejść. No co za komendant w ogóle policji, po co miałem wbiegać na najwyższą górę Brookhaven? To jest jakieś niemożliwe. Najwyższa góra po prostu, nie mógł sobie wybrać, nie wiem, pagórka, albo jakiejś mniejszej górki, albo nie wiem, wejść chociaż na dach policji, albo cokolwiek, ale nie, na górę trzeba było wejść, na górę, no oczywiście, bo jakby inaczej, bo jakbym musiał ścigać po prostu bandytów na górę, oczywiście będę musiał wybiegać, no nie, no oczywiście, takie jasne. Jesteśmy, Jezu, to było tragiczne, weź na jakąś górę mi kazał, na najwyższą górę, ale w sumie to ładny całkiem widok, dobra, ale musimy teraz wracać po prostu na ten, no, komisariat policji, no bo to miało być część. Teraz musimy wrócić, ale w sumie nie powiedział, jak mamy wrócić, to słuchajcie, skorzystamy z tych dronów, bo na górze w Brookhaven są drony, w sumie sobie polecimy sobie do tego komisariat, nie powiedział, jak mamy wrócić, to wiecie, on się nie zorientuje, że trochę oszukaliśmy, w to wiesz w ogóle, jakby możemy sobie po prostu polecieć i będziemy tam o wiele, ale to o wiele, słuchajcie, szybciej, to no widzimy się wtedy już na miejscu, ale pamiętajcie, widzę, aby oczywiście zostawić łapeczkę w górę i żeby mi się udało oczywiście, słuchajcie, zostać policjantem, bo chciałbym bardzo mieć tą pracę, a także słuchajcie, subikę na kanale, jeżeli jesteście nowi, po prostu jeszcze niego nie macie, a my teraz, słuchajcie, musimy wylądować sobie, dlatego zaraz się widzimy. Jestem, wróciłem już. Co dalej? Czy to jest już koniec szkolenia, czy to już wszystko? Nie, tylko mam pytanie do ciebie. Jakie pytanie? Nie oszukiwałeś? Nie, oczywiście, ja bym oczywiście nie oczekiwałem, że oczywiście komendacie, że nie oszukiwałem, ja bym cię nie oszukał. Dobra, wierzę ci, bo wiesz, niektórzy oszukiwali i potem się okazywało, że nie potrafią w ogóle dobiec do tej góry. Nie, ja biegam normalnie, ja oczywiście, bez, żaden problem. Dobra, a potrafisz strzelać? No, potrafię. Dobra, to drugie zadanie będzie takie, że weźmiesz broń i sprawdzimy, czy potrafisz strzelać na polu. No oczywiście, że potrafię, ja bym potrafił strzelać.
O, kurde, komendancie. Dobra, ale to wtedy pójdźmy, sprawdźmy, czy potrafię strzelać. Dobra, słuchaj, młody. Będziemy musieli teraz postrzelać w pole, więc tam będą tacy, takie roboty, które będziesz strzelał jakby takim... W ogóle to nie jest broń, tylko taka bardziej zabawka, ale będziesz strzelał jakby takimi gumowymi kulkami. Jeżeli trafisz 10 takich właśnie takich właśnie robotów, to wtedy dopiero dostaniesz zaliczone to zadanie. Będziesz miał 30 sekund, żeby trafić 10 takich właśnie jakby robotów. Dobrze. Rozumiesz? Dorosłem wszystko i wszystko jest jasne jak najbardziej. Dobra, to co? To chyba mogę coś przygotować do strzelania, tak? Tutaj mam broń. Tak, przygotuj się, dobra, tak. Tutaj mam broń, na razie ją odbezpieczę, dobra, dobra. I co? I na twój sygnał będę miał, tak? Tak. Dobra, zaczynaj. 3, 2, 1, go! Dobra, lecimy! Okej, gdzie? O, tu jest! Dobra, mam jeden. O, tutaj drugi. O, trzeci! O, się ruszają te cele, co jest? Dobra, gdzie jest czwarty? Gdzie? O, tutaj jest, dobra, strzelam go. Okej. Dobra. A to zaraz piąty, ruszą dwa nie szybkie. Dobra. O, szósty, o, szybko, ale nie zdążyłem go strzelić, co jest takie? O, tutaj jest, dobra, o, siódmy. Dobra, gdzie jest kolejny? O, daleko, ósmy. Masz 10 sekund, żeby zabić dwóch. Jak to dwóch? Dobra, dziewiąty, mam, dziewiąty. Jeszcze ostatni, gdzie jest ostatni? 9, 5, gdzie jest ostatni? 4, 3, 2, 1, strzeliłem. Dobra, udało ci się. Strzeliłem. Dobrze, komandancie, to co, chyba zdałem, tak? Już koniec szkolenia, już więcej nic nie ma, nie? Prawda? Ostatnie zadanie, najważniejsze zadanie i każdy po prostu, każdy, tak 90% okay. osób nie potrafi zdać tego zadania, więc jakie naprawdę to? Skup się. No, słucham. Się! Ja jestem skupiony, jakie to zadanie? Najważniejsze zadanie na świecie, bo pamiętaj, zawsze mówili ci, że matematyka jest najważniejsza. No tak, mówili, prawda. W policji też jest ważna, więc uwaga, najważniejsze szkolenie, masz teraz dokładnie 15 sekund, okay. żeby powiedzieć mi, ile to jest 3 plus 2. Zaczynaj. No to jest chyba 5, nie? No 5, mam powiedzieć to 5. Czekaj chwilkę. Okej. Nie no, co dziwne pytanie, to było najprostsze na świecie pytanie, jak można tego nie wiedzieć? Ej, chłopacy, ile jest 3 plus 2? Dobrze, udało ci się! Tak, dobra, jest, tak! Dobra, czyli zaraz zostanę policjantem? Słuchaj. Policjantem to ty możesz zostać dopiero po tych zleceniach. Zobaczymy w ogóle, czy wykonasz te zlecenia, bo są naprawdę trudne. Jeżeli uda ci się wykonać te zlecenia, to wtedy porozmawiamy, bo potrzebujemy akurat sprzątaczkę w policji. Dobrze. A dostanę mundur? Dostanę mundur? Taki jak wy? Taki fajny? Nie. Jak czemu? Myślałem, że dostanę mundur. Nie. Nie dostaniesz, dopiero po zleceniu. W pierwszym zleceniu pomyślimy na drugie zlecenie, czy dostaniesz mundur, ale to musimy pomyśleć, bo muszę zobaczyć w ogóle, jak te pierwsze zlecenie w ogóle wykonasz. Dobrze. Słuchaj, pierwsze zlecenie jest takie. Po wykonaniu szkolenia... Dobra, słuchaj, mam dla ciebie zlecenie. Jest taki gościu jak Chciwy John. Chciwy John, tak jest. Kradnie co popadnie, co w rączki wpadnie. O kurze. Musisz go tak naprawdę znaleźć. I ja wiem jedno, że słyszałem, że ostatnio za sklepami w Brookhaven się znajduje. Za sklepami, nie wiem, co on tam robi. Okej, dobra. Czyli mam go złapać po prostu. Zobacz, Chciwego Johna za sklepami w Brookhaven, tak? Mam do ciebie pytanie. No? Czemu ty nie idziesz już go szukać? A dobra, już idę, dobrze, już się krzyczy. Ten komendant jest straszny po prostu, dobra. Czyli musimy, słuchajcie, pójść za sklepy w Brookhaven. I są dwie opcje, tutaj mamy sklepy w Brookhaven, tutaj właśnie przed nami są, słuchajcie, sklepy, ale są też tam, gdzie jest bank. I wydaje mi się, że skoro Chciwy John jest złodziejem, będzie się kręcił wokół banku lub tam za bankiem. Słuchajcie, idziemy go właśnie szukać. Dobra, widzowie, słuchajcie, jesteśmy przed bankiem. I wydaje mi się, że tutaj, słuchajcie, znajdziemy tego Chciwego Johna, więc słuchajcie, musimy iść go tutaj poszukać. Mam nadzieję, że go tu znajdziemy. I że nie będziemy musieli właśnie, słuchajcie, bardzo długo go szukać. Zobaczmy, słuchajcie, że jest tam, słuchajcie, on coś robi, on chyba się włamuje do sklepu właśnie. Zaczekajcie, teraz musimy szybko. Musimy, słuchajcie, zebrać manę, wiecie. Dobra, pieniądze, stój! Chciwy John, zostałeś aresztowany, zatrzymaj się. Nigdy mnie nie złapiesz, jestem Chciwy John.
Pełno pieniędzy jest dla mnie. Wracaj tu. Nie uciekniesz mi, nie uciekniesz mi. No, czekaj, po tak, co jest w ogóle? Nie zapisz mnie na razie. Dobra, dobra, już skaczę do zachód, raz chodź, skaczę do zachód. Dobra, dobra, biegniemy, słuchajcie, biegniemy. Ale on jest dobry w ogóle, dobra, tylko słuchajcie, musimy ukonić go. Co on robi? Jak on jest dobry. Do nim przed komisariatem jest nawet. Co robi komendant w tym aktualnym momencie? Dobra, słuchajcie, biegniemy do budynku. Wszedł do klubu, wszedł do klubu. Dobra, gdzie on pobiegł? Tu jest, tu jest. A, stój. Dara, dara. Stój. Nie uciekniesz mi. Nie złapiesz mnie nigdy. Złapię cię. Jestem najlepszy. No gdzie on ucieka w ogóle? Jak on ucieka? Nie, trzeba go jakoś zamknąć szybko. Trzeba coś wymyślić. Dobra, biegnie do kościoła. Nie, biegnie do kościoła, biegnie na budynkach. Co on robi? No jakim cudem jest taki dobry? Musimy go złapać. Dobra. Elo! Dobra, wszedł do kościoła, słuchajcie, to jest mój moment. Stój! Nie masz ucieczki, chciwy John. Zostajesz aresztowany w imieniu prawa. Jakiego prawa? Jak ty w ogóle nie jesteś policjantem, od tego jestem nazimy... policjantem, no, zostajesz aresztowany, zostajesz. Słuchaj, aresztowany. Co? Ile dostajesz w ogóle robuxów za bycie policjantem? Stówę, całą stówę za ciebie jest, zlecenie. Stóweczka. Dam ci 1000. 1000? Chwila, daj mi chwilę. To brzmi jak dobry plan, to w sumie 1000 robuxów, będziemy bogaci wtedy dzięki temu, ale no, to jest nieuczciwe, to jest niesprawiedliwe trochę, żeby... Bo jest jednak, wiecie, to jest bandyta. Nie, słuchajcie, nie ma co, chciwy, że jesteś aresztowany. Ręce do tyłu. Mam ci 3000. Nie ma, chciwy John, jesteś aresztowany. Ręce do tyłu. No nie wierzę. Gdyby ty nie wścibski policjanty, to by mi się wszystko udało, a przez ciebie muszę iść teraz na policję. Ręce do tyłu. No dobra, już daję, ale nie bądź taki już w ogóle zły i w ogóle, ja nie wiem w ogóle o co ci chodzi tak naprawdę. Dobra, idziemy teraz, zostaj zapięty, idziemy teraz, chodź za mną, chodź. Idziemy na komisariat policji, skończysz tą resztę swoich dni. My wszystkie nie jak coś... Nie, chciwy John jest najlepszy. Jaki chciwy John. Dlaczego ty w ogóle to robisz? Bo mam miliony kasy, robuxów, a ty nic. Teraz już siły, że nie myślą nic. Chodź o swojej celi numer 2. Mam nadzieję, że ci się spodoba twoja nowa cela. Dostanę się stąd! Zobaczysz! Nie. Dobra, widzę, słuchajcie, zostawiamy go, bo on jest taki dziwny, widać, że naprawdę chyba kasa mu odbiła. No spójrzcie, co on robi. Daj mi roboty. No, ewidentnie, słuchajcie, mu kasa odbiła. Dobra, musimy, słuchajcie, zaraz poczekać na komendanta, bo gdzieś się zniknął, nie ma komendanta w ogóle na komisariacie. Musimy na niego, słuchajcie, poczekać, aż przyjedzie, a więc, słuchajcie, w tym czasie sobie poczekamy i, słuchajcie, zaraz się widzimy, jak w tej komendacie już po prostu przyjedzie. Ej, chłopaki, nowe pączki otworzyli, naprawdę mega dobre, chłopaki. Komendancie, gdzie byłeś? Na misji, miałem ciężką misję, wiesz, naprawdę tak? Była ciężka misja. Ukradli pączkarnię, ja nie. Co? Ale no, to dobrze, że tam byłeś na miejscu, komendancie. Dobra, tak, ogólnie tak, złapałem tak, tego chciwego Johna, włożyłem go do celi i tam go chyba przenieśli chłopaki, twoje kumple go przynieśli. Tak, poszedł do więzienia. Także no co, dostanę teraz swój mundur, czy zasłużyłem na moje 100 robuxów i mundur? No zasłużyłeś. Tak, w końcu. Ale nie ciesz się, bo drugie zadanie jest o wiele trudniejsze. Dobrze, ale jakie jest drugie zadanie? Boże, no nie wierzę. Amatorka. Idź się przebierz najpierw w stół. Dobra, idę się przebrać wtedy. Dobra, widzę, słuchajcie, dostajemy nowy mundur i słuchajcie, właśnie się nią przebieramy. Także uwaga. O, mamy, słuchajcie, mundur policyjny. Teraz, słuchajcie, jesteśmy prawdziwymi policjantami. No spójrzcie na nas tylko, no teraz jednak prawdziwy policjant, a nie jakaś podruba. Teraz już mi jakiś chciwy, że on nie będzie mówił, że nie jestem policjantem. Dobra, wracamy, słuchajcie, do komendanta wtedy. No i co, komendancie, co ty robisz? Nieważne, sprawdzałem, dobra, czy tu jest wszystko stabilne, dobra. No to... Jak ty wyglądasz? To wyglądam jak profesjonalista teraz, tak? Tak, profesjonalista. Jeszcze pączka potrzebujesz do tego i będzie idealnie. Dobra, słuchaj. No, słucham. Druga misja jest najważniejsza. Tak szczerze mówiąc, to wszystko było po prostu jak właśnie pączek. Łatwe, szybkie do zjedzenia i po prostu trzeba o tym zapomnieć. Okej. Najważniejsze jest to, co teraz będzie. Taki jakby luker, to jest teraz luker tak zwany. Okay. Właśnie z tego pączka, którego zjadłem. Słuchaj, mordeczko, jest tak.
Nie wiem, czy kojarzysz takiego Maxa normalnie. Maxa? Chyba tak. W ogóle jak wprowadzają się do Brookhaven, to właśnie on ją prowadzał po Brookhaven, Max. To ten z pizzerii? No nie wierzę. Ty naprawdę chcesz jednak nie być policjantem. Nie, no ja chcę być policjantem, Czy ty właśnie z Maxem na początku w ogóle całej rozmowy w ogóle zaczęłeś z nim, przyjechałeś i gadałeś z Maxem, kryminalistą, który oszalał i tak naprawdę chce być drugim Jokerem w Brookhaven? Chce być drugim Jokerem w Brookhaven? Co? Tak. Ja przez niego cały czas płaczę, bo ja nie mogę go złapać i ja potrzebuję kogoś, kto złapie go. Ja go złapię, spokojnie, ale gdzie go znajdę? Co jest z Maxem? Co on teraz robi? On jest naprawdę wielki. On jest naprawdę ciężki do znalezienia. On tak naprawdę myśli, że on jest po prostu jakimś takim po prostu głupkiem albo coś, że on nie potrafi nic zrobić, a tak naprawdę potrafi każdego zranić. Okej. Musisz się skupić i go znaleźć. Pamiętaj o tym, że Joker tak naprawdę jest wszędzie, więc musisz go znaleźć. Na pewno dam ci za niego 200 Robuxów. 200 Robuxów? Dobra, to mi się podoba. Spójrzcie, w końcu będziemy widzowie bogaci. Jak teraz zrobimy to zlecenie tego Maxa, to będziemy w końcu bogaci, będziemy mieli 300 już Robuxów. Dobrze, to... Dostajesz 300 Robuxów! Słuchaj, będzie noc, bo tak, Joker grasuje tylko i wyłącznie nocą. Okej. Po prostu Max będzie nocą grasował na 1000%. Ale pamiętaj o tym, że ja wiem tylko jedno, ale nikomu jeszcze o tym nie mówiłem, bo tak naprawdę boję się o moich ludzi. Mm-hmm. Wiem, że śmiałem się z ciebie, może jesteś nieogarnięty troszeczkę, ale... Ale tak naprawdę, musimy kogoś do stracenia dać, nie? No to akurat na ciebie trafiło. A, to nic, ja trochę taki głupi jestem, wiesz co? I to nie, ja sobie poradzę, ja sobie znajdę tego Maxa. Tak jest, no i musisz znaleźć teraz Maxa, ale zanim znajdziesz Maxa, to pamiętaj, że Max ma kryjówkę w szkole. W szkole? Dobra. Czyli ja już sobie biorę do roboty, biegnę do szkoły, czekam do nocy, potem biegnę do szkoły i go przyprowadzę tutaj Maxa. Tak jest, idź tam! Dobra, idę! Dobra, widzowie, słuchajcie, jest już noc i jesteśmy przed szkołą w Brookhaven, także słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj znajdziemy właśnie Maxa i on tutaj będzie. Dobra, słuchajcie, wejdźmy do szkoły. Halo, jest ktoś tutaj? Halo! Gdzie jesteś, Max? Wiesz co, pokazałem ci wszystko, pokazałem ci tak naprawdę, jak wygląda to całe Brookhaven, a ty poszłeś na policjanta i chcesz mnie złapać? No tak, to było, odwaliło ci, Max, totalnie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie odwaliło mi nigdy, przecież ja zawsze byłem dobry i tak naprawdę chciałem jak najlepiej, więc zróbmy tak. Ja dam ci się złapać, ale tylko pod jedną propozycją. Jaki propozycja jest to dla mnie jest taka, że musisz mnie odnaleźć w przeciągu 2 minut w szkole. 2 minut w szkole? Ale gdzie jeżeli nie, to w tym momencie za 2 minuty przyleci po mnie helikopter i już nigdy mnie nie znajdziesz. Nie, musimy go znaleźć. Gdzie on może być? Czy tutaj w klasie? Nie. A może jestem właśnie i gra w kosza? No właśnie, nie ma go na sali gimnastycznej. Kłamie, słuchajcie, nie ma co go słuchać. Nie, ja dobra. Bardzo lubię matematykę, może podejdziesz i zobaczysz, matematyka? Nie ma go na matematyce, nie, on kłamie, słuchajcie, musimy go znaleźć. Dobra, wiem. W szafce jestem. Dobra, wiem, słuchajcie, gdzie musimy iść, musimy pójść na dach. On na pewno tam się schodzi. Nie ma mnie na dachu, Gdzie on jest? Dobra, jesteśmy, słuchajcie. No jesteś, mam cię! Stój, Max, zatrzymaj się. Słuchaj, możemy się dogadać jeszcze. Czemu, Max, schod masz, Max, tę broń? Zostaw tą broń, zostaw ją. To jest zabawka. A, to jest zabawka, dobra. Co się stało, Max? Czemu to wszystko robisz? Słuchaj. Bo każdy się ze mnie śmieje, od dziecka każdy się ze mnie śmieje. I jeszcze mnie wyrzucili tak naprawdę z mojej pizzerni, bo stwierdzili, że jestem jakiś dziwny, rozumiesz to? Że ja jestem jakiś dziwny. Ja nie rozumiem, czemu niby ja jestem jakiś dziwny, jak ja tak naprawdę robię wszystko normalnie, jak wszyscy ludzie. I nie rozumiem, o co chodzi tak naprawdę. No. Czy ja, nie wiem, jestem jakiś chory, czy co? Czy ja tak naprawdę nie potrafię być jakiś taki normalny? No przecież robię wszystko tak, jak o, Max, jesteś całkiem normalny, prawda? Ale Max, jesteś całkowicie normalny, ale są ludzie, którzy mogą ci pomóc. Może pójdziesz za naukowicą i tam ci pomożemy po prostu.
Nie. No czemu nie, Max? Proszę cię. Nie musimy robić tego tak, jak chcesz. Możemy to zrobić normalnie, po pokojowemu. Możemy po prostu wziąć cię na komisariat, pójdziesz tam, komendant ci da pączki i wszyscy będą szczęśliwi. Pączki? No pączki, tak, mamy pączki. Mamy całe mnóstwo pączków na komisariacie. Mnóstwo pączków. Bo ja bym chciał, żeby... Bo ja mogę iść na dobolicę i w ogóle, tylko chciałbym, żeby wrócić na dostawcę pizzy. Zostaniesz komendant dla każdego w mieście. Zostaniesz takim, kurde, dostawcą pizzy, że po prostu będziesz naprawdę najlepszym. Żaden, nikt nie będzie takim dostawcą jak ty. Naprawdę. Obiecujesz? Obiecuję ci to, Max. Obiecuję. Wierzę ci. Możemy iść. To chodź, Max. Musimy teraz zejść z tego dachu, bo nie wiem, jak ty tu w ogóle wszedłeś, ale to jest naprawdę, widzę, że znasz jakieś tajne triki. Bardzo. Dobra, musimy zejść tędy. Okej, i zejść tutaj. Wow. Tutaj zejść. Musimy tutaj zejść. Dobra. I chodź za mną, Max. No, spokojnie. Ogarniemy ci tyle pączków i zostaniesz takim dostawcą pizzy, nie? Zostaniesz dostawcą pączków i pizzy. Będziesz jadł te pączki brawo, i jeździł pizzą. Znaczy, jeździł skuterem z pizzą, nie jeździł pizzą, bo pizzą ja bym chciał jeździć pizzą, to by było pizzą, moje marzenie. No, pizzą. Jeździć pizzą, pizzernię zawozić, ja nie mogę... Chodź, Max, chodź. Chodź, tutaj nie jest... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tak, to jest bardzo dobry pomysł, Max, chodź, naprawdę, to jest super... Dobra, idę na policję. Chodź. Patrz, tutaj jest... Na chwilę będzie... Mam nowy dom tutaj dla ciebie, patrz, tutaj wchodzisz, nie, tutaj. Ty musisz sobie wejść. A będzie tam pizza? Tak, tam jest dużo pizzy pod łóżkiem. Pod łóżkami są pizzy. Nie ma tu pizzy. Dobra. Poszukałeś mnie. Dobra, słuchajcie, mamy tam. Max został zamknięty. To był naprawdę ciężki przypadek. On jest naprawdę bardzo chyba chory, słuchajcie, i on potrzebuje pomocy. Naprawdę, to jest. On jest strasznym kryminalistą. On stał się jakimś jokerem czy coś. Ja nie wiem, co on słuchajcie sobie myślał. Przecież był dostawcą pizzy, takim miłym ziomeczkiem, takim chillowym. A patrzcie, co teraz robi. Jakieś dziwne rzeczy, w ogóle nie wiem. Jakieś tiki ma. O, teraz słuchajcie, musimy poczekać teraz od dnia na komendanta. Ja tu poczekam. Spiszę jakiś raporcik czy coś, żeby po prostu wiedział tutaj komendant, że już go został złapany. I musimy słuchajcie go pilnować. Po prostu przez całą noc, jego widzimy się słuchajcie rano, jak już komendant przyjdzie. Tu mamy już słuchajcie dzień i teraz czekamy słuchajcie na komendanta, który właśnie przyjdzie. Oj, właśnie słuchajcie przyszedł, cześć komendancie, witam cię. Brawo, nie wierzyłem w siebie, tak no, udało mi się, super Maxa, chłopaki już go swoje zgarnęli, poszedł sobie, poleciał do więzienia, prosto do więzienia. Także już myślę, że zasłużyłem w końcu na moją wypłatę, tak? No bo w końcu wykonałem wszystkie zlecenia i zadania. No niby tak, zasłużyłeś. A chcesz zostać policjantem? No, w sumie to myślę, że może jeszcze wykonam jakieś parę zleceń, ale na stałe raczej ty nie będę, wiesz? Na stałe. No dobra, szkoda, bo naprawdę jesteś dobrym policjantem, więc serio. Ale dobra, to masz tą kasę. Dzięki bardzo. Mamy robuksy, słuchajcie, mamy robuksy. To co, ja wtedy komendancie idę, lecę do domu. Dziękuję ci bardzo za każdą pracę i życzę ci miłego. Jak coś, to możesz dzwonić do mnie, gdyby coś się działo. Zawsze służę pomocą. No dobra, to idziemy, słuchajcie, idziemy widzowie, mamy nasze pieniądze, mamy słuchajcie nasze 300 robuxów, więc w końcu mamy jakieś pieniądze. Teraz możemy słuchajcie pojechać z naszego domu i po prostu się pójść przespać czy coś, po prostu wiecie, już spędzić jakoś dzień. Mamy pieniądze, więc w sumie będziemy mogli sobie kupić nowe mieszkanie, słuchajcie, nowy dom będziemy mogli kupić, jakiś ciekawszy, bo no ta nasza tutaj rudera to już trochę w niej się zamieszkamy, więc przydałoby się sobie mieć lepszy dom, więc słuchajcie sobie wejdźmy po prostu tutaj. I słuchajcie co, ja myślę, że po prostu pójdę sobie teraz spać, bo zmęczony jestem, wiecie, po tym całym robocie w ogóle, ten po tragedia, ten słuchajcie, pójdźmy sobie po prostu spać i potem coś ogarniemy. O, co jest? Gdzie jestem? Nie mogę się ruszyć. Ej, co jest? Gdzie my jesteśmy? W jakimś tajnym laboratorium? Co to jest za miejsce? W ogóle, co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Kim ty jesteś, Feyraut? Feyraut, wróć, proszę wróć, Feyraut, ja jestem jego największy widzem i on mnie nakrywa na YouTube. Więc muszę zmienić Feyrauta w ciebie i ty będziesz nagrywać za niego, bo ja też nie za moim Feyraucikiem. Nie, ale nie rób tego, nie rób mi nic, ja nie chcę być Feyrautem, ja chcę być sobą. Na razie, Feyraucikuu, pum! Aaaa!